Wydarzenia kulturalne komentować będą Henryk Tomaszewski, Andrzej Skoczylas, Zdzisław Pietrasik. Na małej scenie Teatru Narodowego w Warszawie premiera traktatu o marionetkach Heinricha von Kleista w reżyserii i choreografii Henryka Tomaszewskiego. Według Kleista nie jesteśmy lalkami, ale nasze życie podobne jest do ruchu lalek. Lalki są wcieleniem bytu pierwotnego stadium rozwoju ludzkości. Żyją o tyle, o ile się poruszają. Linia, którą nakreśla punkt ciężkości, jest wprawdzie bardzo nieskomplikowana. W większości przypadków prosta. W przypadkach, kiedy jest to krzywa, przybiera postać elipsy, a ruch po elipsie jest dla kończyny najbardziej naturalny i nie wymaga od animatora nazbyt wielkiego kunsztu. Z drugiej strony jest ta linia czymś bardzo tajemniczym. Jest drogą duszy pancerza. Wątpię, by animator mógł ją odnaleźć inaczej niż przenosząc się do środka ciężkości. Czyli innymi słowy tańcząc. Zdawało mi się dotąd, że to raczej bezduszne zajęcie. Coś na kształt kręcenia korbą, kiedy się gra na katarynce. W żadnym przypadku. W żadnym przypadku stosunek ruchów palców do ruchów wykonywanych przez lalkę jest dość misterny. Może ten ostatni ułamek ducha będzie można z marionetki usunąć i taniec przenieść w całości w sferę sił mechanicznych i wywoływać za pomocą korby. Esej o teatrze marionetek to nie wybrałem przypadkowo. Nie tak ad hoc, ale jest to temat, który mnie już prowadzi od lat. Jest mi bardzo bliski. Nie tylko dlatego, że tam występuje lalka, ale również i całe rozważanie dwóch panów, którzy po oglądanym występie Teatru Marionetek snują różne filozoficzne swoje rozważania, które wprawdzie dotyczą tej lalki, ale one odchodzą daleko w egzystencję ludzką. Można by powiedzieć, że snucie ich filozoficzne jest bardzo głębokie, daleko idące, obejmujące całe ludzkie życie, to obrazy, które wywołuje ta rozmowa, są bardzo proste, naiwne. Te, które właściwie może każdy człowiek tak od życiu napotkać i z którymi jest konfrontowany. Obrazy te powstają, panowie rozważają, ale już następują następne. Życie jest jak gdyby za krótkie, ażeby można było wszystkimi sprawami na nas nadchodzącymi, nas obejmującymi, można się tymi sprawami zająć tak dostatecznie, aby je pojąć. Bo już muszą zrobić miejsce następnym. I tak właściwie toczy się ten dialog tych dwóch panów. Nie jest to literatura typowa. Słowa przechodzą w obrazy, obrazy w działanie, działanie znowu z powrotem w obrazy. A więc toczy się nieustanny krąg, który wynikający z myślenia, wychodzący w słowa, słowa wchodzą działanie w obraz, ale ten obszar myślenia i słów jest bardzo wysoki, filozoficzny, natomiast te obrazy, jak już powiedziałem, powtarzam się, ale te obrazy nagle stają się bardzo naiwne, prościutkie, czyste bym powiedział. I taka właśnie jest też ta lalka.
która jest jak gdyby symbolem całej tego opowiadania. Jacek Ziemiński jest absolwentem Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych z pracowni profesora Jacka Sienickiego. Maluje duże płótna z motywami gór, wysp na morzu, a także tajemnicze obiekty. Są to kompozycje abstrakcyjne, pełne wewnętrznego napięcia, gdzie gra idzie o prymat koloru nad przestrzenią. Rytm pasów na obrazie nie tylko współgra z podstawowym prostokątem ściany, lecz także penetruje nisze wraz z biegiem architektonicznych krzywizn lub podkreśla piony pilastrów. Magdalena Kardasz, kurator wystawy. W ostatniej wystawie, którą obejrzałem, czyli po wystawie Zachęcie, na której Ziemiński pokazał obrazy z ostatnich 2 lat, jest to propozycja malarska bardzo, powiedziałbym nawet, z jednej strony ekscentryczna, przez to, że tak rygorystyczny jest jego program malarski, który się sprowadza do takiego już syntetyzowania ascezy malarskiej, że właściwie trudno dalej w tym kierunku iść. Z drugiej strony kłopotu przysparza tym, że obrazów nie tytułuje, na ogół nazywa je obrazami bez tytułu. Jakieś tam są drobne wyjątki, niemniej to programowo jest widoczna jego ucieczka ostentacyjna, dystansowanie się wręcz ostentacyjne od jakiejkolwiek znaczeniowości. Więc są to obrazy abstrakcyjne w tym najgłębszym słowa rozumieniu. One są wyzwolone z jakiejkolwiek warstwy, znaczeniowej, anegdotycznej. Jest to forma tylko dla formy. Ziemiński jeszcze może utrudnia sobie zadanie, może prowokuje. W każdym razie jego obrazy jak gdyby są wycinkiem rzeczywistości. Zresztą skojarzenia tu jego malarstwo budzi, odsyłacze robi do wielkiego nurtu wizualistycznego w sztuce europejskiej i światowej. On ma, można powiedzieć, wielu ojców. To nie znaczy, że ich naśladuje, ale jest to pewna filozofia twórcza, filozofia budowania obrazu, która jest jedną z wielkich opcji. To znaczy Ziemiński swoim malarstwem odpowiada, czy próbuje odpowiadać na pytanie, które ważniejsze jest dla niego. To znaczy jest to kwestia, czy ważniejsze jest, co przedstawia obraz, czy jak on jest pokazany. Janusz Kamiński otrzymał Oscara za zdjęcia do filmu Szeregowiec Ryan w reżyserii Stevena Spielberga. To już 2 Oscar w jego karierze. Pierwszym był za zdjęcia do filmu Lista Schindlera, również w reżyserii Spielberga. W Hollywood od dłuższego czasu mówi się o polskim lobby operatorskim. Znakomite zdjęcia do filmu Speed, niebezpieczna szybkość to była zasługa Andrzeja Bartkowiaka, a Pulp Fiction w reżyserii Quentina Tarantino filmował Sekua. Na czym polega fenomen polskich mistrzów światła i cienia w stolicy światowego kina? Ils sont partout, vous pouvez passer par Valogne, il faut vous emmener les enfants.
Kino polskie nie ma ostatnio jakichś wielkich sukcesów w świecie, nie bywa na festiwalach. No, również nasi reżyserzy już nie są zapraszani gdzieś tam, żeby robić filmy za granicą, jak było kiedyś. Właściwie zostali nam tylko operatorzy i tych mamy no, całą właściwie grupę. Nawet się żartuje w Hollywood, że każdy wybitny operator ma nazwisko na ski. No, najnowszy przykład to sukces operatora Janusza Kamińskiego, który dostał po raz drugi Oscara. No, jest to w ogóle stały współpracownik Spielberga, no, sama czołówka tej sztuki operatorskiej. Ale, jak powiedziałem, w Hollywood jest Polaków znacznie więcej. No, takim stałym operatorem Tarantino jest na przykład Andrzej Sekuła. Również robi furorę Andrzej Bartkowiak, który takie filmy tworzył, jak chociażby Upadek, czy Speed i wiele innych filmów. Jest również Dariusz Wolski. No, jest jeszcze Piotr Sobociński. Jest jeszcze grupa mniej znanych, ale oni już też tam aspirują do tych najwyższych zaszczytów. No i się pojawia pytanie, skąd się to bierze, skoro mamy film polski, a tutaj okazuje się, że kino amerykańskie, można powiedzieć, patrzy na świat oczami polskich operatorów. No, po pierwsze, mamy chyba dobrą szkołę filmową w Łodzi. To już od lat ten wydział operatorski miał po pierwsze dobrych mistrzów. Jerzy Wójcik, Lipman, Jachoda. No, to są naprawdę wspaniali artyści i fachowcy zarazem. I chyba o ile na reżyserię idą ludzie czasem przypadkowi, to na wydział operatorski tam jednak jest dobra selekcja. A ponadto no, jest dobra szkoła, a i myślę, że również to miejsce Łódź, miasto takie niezwykłe, brzydkie i piękne, że to jest wspaniały obiekt do ćwiczeń operatorskich. Słowem ponadto, każdy operator w Łodzi zaczyna od prostych obserwacji, od dokumentu, więc jest to taka sztuka przyglądania się, uczenia się i to później procentuje, więc dobra szkoła. A po drugie, jest to też takie chyba prawo serii. Pierwszy wjechał do Stanów w latach 60. Adam Holender, ten, który robił film Nocny Kowboj. Po prostu dobrzy operatorzy wyjeżdżają i ściągają za sobą dobrych operatorów. Dobre przyciąga dobre. Takie tu jest prawo serii. No więc mamy dobrych operatorów, natomiast chyba gorszych reżyserów. I stąd się pojawia pytanie, no może jest pora, żeby oni zaczęli sami robić filmy. Rzeczywiście Kamiński już ma robić sam film, ale również w Polsce mamy właśnie debiut operatora Witolda Adamka, który zrobił film Poniedziałek. Jest to film bardzo ciekawy, jeden z najciekawszych filmów tego roku. Także jak kiedyś w przeszłości mieliśmy w Polsce bunt scenarzystów, także teraz chyba nastąpi bunt operatorów. Myślę, że to byłoby dla kina polskiego czymś bardzo dobrym. Thank you.